Witaj w module drugim kursu o podstawach eksploatacji instalacji elektrycznych. W tym filmie opowiem Ci o działaniu prądu na organizm człowieka. Podczas eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych najczęściej mamy do czynienia z napięciem sieciowym. W naszym kraju jest to wartość 400 na 230 V i częstotliwości 50 Hz. Napięcie o takiej wartości jest niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Również napięcia o innych wartościach mogą być niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Prąd elektryczny może działać na organizm ludzki pośrednio lub bezpośrednio. Działanie pośrednie występuje bez przepływu prądu przez ciało człowieka. Jego skutkiem jest m.in. oparzenie ciała wskutek pożarów wywołanych zwarciem elektrycznym, oparzenie ciała spowodowane dotknięciem do nagrzanych elementów, oparzenie ciała łukiem elektrycznym, a także metalizacja skóry spowodowana osadzeniem się roztopionych cząstek metalu, uszkodzenia wzroku wskutek dużej jaskrawości łuku elektrycznego, uszkodzenia mechaniczne ciała w wyniku upadku z wysokości lub upuszczenia trzymanego przedmiotu. Działanie bezpośrednie, porażenie elektryczne wskutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało ludzkie. Prąd ten może wywołać wiele zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych w organizmie poprzez oddziaływanie na układ nerwowy oraz w wyniku elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. Zmiany te mogą prowadzić do śmierci porażonego. Porażenie elektryczne może objawiać się odczuwaniem bólu przy przepływie prądu, kurczami mięśni. Skurcz mięśni dłoni może uniemożliwić samo uwolnienie się porażonego. Zatrzymaniem oddechu, zaburzeniami krążenia krwi, zaburzeniami wzroku, słuchu i zmysłu równowagi, utratą przytomności, migotaniem komór sercowych, fibrylacja, bardzo groźnym dla życia człowieka, gdyż zazwyczaj prowadzi ono do śmierci, oparzeniami skóry i wewnętrznych części ciała. U osoby porażonej bezpośrednio porażeniu prądem może wystąpić wstrząs elektryczny objawiający się przerażeniem, bladością, drżeniem ciała lub kończyn, nadmiernym wydzielaniem potu, stanem apatii lub euforii. Może również wystąpić obrzęk mózgu i utrata przytomności połączona z zatrzymaniem krążenia krwi i brakiem oddechu. Skutki te mogą ujawnić się także po pewnym czasie, od kilku minut do kilku miesięcy. Z tego powodu osoba rażona powinna koniecznie zgłosić się do lekarza. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.